się dzieje z naszym rakiem floryckim, to zaraz Wam pokażę. Żeby to nagrać, muszę go zostawić na chwilkę samego. Możliwe, że to już. Teraz delikatnie podchodzimy. Patrzcie tam z tyłu. Widzicie, jak się wspina? Jeszcze nie teraz to. Widać, że rak florytki już nic poza tym nie robi, ale teraz widocznie przeciska się tutaj i wychodzi tak, żebyśmy mogli go zobaczyć. Pięknie. Ale to nie wszystko. Zobaczcie, co zrobi za chwilę. W tym czasie, kiedy rak niebieski się szykuje, sprawdźmy, co się dzieje w 10-litrowym akwarium. Raczek CPO się dobrze czuje tutaj widocznie. Głupiki Endlera też się dobrze czują. Oczywiście Tylomelania gdzieś zniknęła, jak to zwykle bywa. Chociaż to duży ślimak. Pewnie jest gdzieś tam z tyłu, ale na razie jej nie widać. I krewetki też gdzieś zniknęły. Ale wróćmy do raka floryckiego. I widzicie, tam już się wspina, ale to nie wszystko. To jeszcze nie to. To, co chciałam pokazać, nastąpi za chwilę. Tam widzimy, się wspina. Już jest blisko jego zachowanie, które chciałam pokazać. No i nadszedł czas na to zachowanie. Zobaczcie tylko na to. Widziałem teraz jego pół ciała ponad wodą, a pół pod wodą. To zachowanie w tym odcinku nastąpi jeszcze kilka razy zapewne. Dobra, wyszły krewetki. Czas je nakarmić. Jak już dostały jedzenie, to teraz tutaj widzimy części ślimakami. A tam jest druga yellow. A tutaj jest nasz raczek CPO mandaryneczka. Rak florycki Dada siedzi w tej samej pozycji. Znowu zostawiamy go samego, ale nie na długo. Jeszcze nie teraz, ale już prawie, bo widzimy, tam z tyłu rak już się wspina. Właśnie nastąpiło. Teraz pokażę dokładniej to zachowanie. Popatrzcie. Połowa ponad wodą, połowa nad wodą. Wydaje się, że ciało jest pod wodą, ale jeśli zobaczymy tak, widzimy części ciała, które były już nad wodą. Powtórzy się to zachowanie. Znowu zostawiamy go samego. Tak naprawdę to zachowanie to jest tylko próba ucieczki z akwarium. Bo w sumie, jak widzicie, to terrarium, to znaczy akwarium, ma tam korzeń, którym może łatwo wyjść z akwarium. Teraz już tego zachowania nie zrobił jeszcze, ale może jeszcze zrobi. A tymczasem tutaj mandaryneczka ładnie sobie poluje. Będziemy ją też karmić. A tutaj zrobiłem mini stawiczek. To się jeszcze okaże, do jakiego terrarium je było. Ten stawiczek włożę. Ale wiem, że na pewno tam wpuszczę rozwielitki. I będzie fajnie. Rak już się tam, widzę, szykuje. Dobra, chyba tego nie zrobi. Bo uciekł tam na dół. Ale to jest czas, żeby sprawdzić, jak się ma drugi szary rak. Może jeszcze to zrobisz, panie sztuczko robił. Tak, zrobi to na pewno. Widać, ale raków nie widać. W sensie, że głupiki widać. Bo je widać zawsze. Jak tutaj widzicie, niektóre mają już nawet kolorowe ogonki. Tutaj mamy właśnie taki przykład z kolorowym ogonkiem. Bardzo ładny pomarańczowo-żółty ogonek. Rak florycki chce to zrobić znowu.
A nie wiem, nie wiem. Chyba to zrobi. Tam już go widać nawet. Teraz mamy do zobaczenia rzadką rzecz. Właśnie tutaj wychodzi, tak. Tutaj widzimy ciało pod wodą, a nad wodą tymczasem równie dużo się dzieje, jak widać. Cała tutaj ta część ciała jest ponad wodą. I popłynął. Może zrobi to znowu. Sprawdźmy. Raczej nie, bo już tego nie chcemy. Odcinek zaraz się kończy. To proszę, popłyń dalej. I popłynął w ciemne odmęty.